Cześć, z tej strony B1, 2, witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. Eee, z racji właśnie, że tutaj taki kolejny w sumie odcinek bonusowy, ale może też być niekoniecznie to odcinek, który pojawi się zaraz po odcinku Olin, a może być to odcinek, który pojawi się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Eee, no ale chodzi o to ogólnie, że... Do skończenia przygotowywania się do nagrania odcinków o demonach będę potrzebował jeszcze troszkę czasu. Yy... I żeby Was tak nie zostawiać bez filmu, yy... nie wiem jak się potoczą sytuacje z innymi filmami, ale żeby w razie czego Was nie zostawić tak bez filmu, to stwierdziłem, że nagram odcinek o Bolinie. Yy... Czym się kierowałem przy wyborze bohatera? No, tak jak przygotowywałem, zbierałem informacje, to tak. Analizując, analizowałem i doszedłem do tego, że z Kingdom Rush 1, z pierwszej odsłony gry e, omówiliśmy już prawie wszystkich bohaterów no większość, tam zostało jeszcze może z czterech max 5 e, do omówienia e, i stwierdziłem, że właśnie omówię Bolina tutaj przygotowanie tego materiału aż tak dużo nie zajęło bo jeśli chodzi o tego bohatera mam bardzo ubogą historię mocy ma też mało, ciekawostek jest najwięcej e, no i opis troszkę zajmie, e, ale też nie ma tego dużo. E, także w takiej średniej długości ten odcinek wyjdzie, albo nawet i krótszy, e, troszkę zajmie to, co chcę powiedzieć teraz, czyli takie sprostowanie, też powiedzę różnych kwestii, e, powiedzenie tego, co <laughs> chcę, chcę tutaj przekazać na temat tego, co się będzie działo na kanale. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę, bo nagrywam ten odcinek po raz drugi, bo za pierwszym razem niestety e, był błąd, musiałem skasować tamten materiał. E, także mam nadzieję, że wszystko przekażę. Dobrze. E, a więc tak, tutaj wiecie jaka będzie sytuacja z Kingdom Rush Lore, e, że ten odcinek o Bolinie albo się pojawi jako kolejny, czyli tam 34, tak, czy któryś Albo się pojawi jako jeszcze kolejny już po odcinku o demonach, bo odcinek o demonach będzie naprawdę obszerny, długi, potrzebuje do niego więcej czasu, by się przygotować. Pojawiła się też nowa teoria, także będzie odcinek z Kingdom Rush teorię na pewno. Może mi się uda nagrać jakąś też gierkę i też wleci odcinek, bo już mam nagrany odcinek z poezji widzów, także z tej serii też będzie odcinek. Hmm. Czy coś jeszcze mam do dodania? No chyba nie. Jeśli chodzi o rozkład tego odcinka, no to klasycznie. Najpierw opis tej postaci tego bohatera, e, następnie przejdziemy do mocy, e, potem będą e, będzie historia przedstawiona, czy jakieś tam dopiski z lore, e, czy jak był opisywany przez inne postaci a na koniec oczywiście przejdziemy do ciekawostek także tak to wygląda ankiety żadnej nie było w ankiecie która obecnie jest na kanale e, mamy dowódców orków a także ogra brama i bram de Bihider prowadził zdecydowanie jak ostatnio sprawdzałem wyniki ankiety także zobaczymy jak to się ostatecznie ułoży ale myślę że może on wygrać e, natomiast odcinek o zwycięzcy tej ankiety będzie dopiero po odcinku o demonach ale to też jeszcze zobaczę w czego jeszcze w poście jak będę dodał posta to tam też dodam informacje na temat tego jak się prezentuje plan z tymi odcinkami także też na spokojnie no ale w tym materiale jeszcze też chciałem do tego nawiązać, o tym powiedzieć a teraz już nie przedłużając przejdźmy do treści tego właściwego odcinka, czyli zaczynamy od opisu bohatera Bolin Farslayer to krasnolud. Ja on właśnie krasnoludem. Jeśli chodzi o jego wygląd, jego strój nie wyróżnia się niczym specjalnym. Nie ma on żadnej zbroi, osłony. Ma na głowie taki kask z, gog z goglami. Na plecach nosi plecak, w którym ma sprzęt. Między innymi właśnie te miny, które ma przyczepione też na górze tego plecaka. Które służą mu do rozkładania jako pułapki na wrogów. E, natomiast w ręku dzierży swoją strzelbę, jakby e, jest to bohater dystansowy walczą na dystans. E, no, jeżeli chodzi o wygląd, to tyle, tak. No, krasnoludy słyną z różnych wynalazków, z różnych technologii, e, i tutaj właśnie Bolin jest tego doskonałym przykładem. Jeśli chodzi o moce. Nie ma o nich zbyt wiele, bo posiada tylko dwie takie główne zdolności umiejętności ten bohater. Pierwsza to Mine Layer, czyli właśnie to, że te miny podstawia, podkłada, i właśnie Bolin rzuca wtedy pojedynczą minę na ścieżkę i taka mina zadaje obrażenia wszystkim naziemnym jednostkom wroga, które oczywiście na nią wejdą. E, także tutaj po prostu bohater zostawia pułapkę. E, druga zdolność z kolei to smołowa bomba, e, gdzie Bolin wystrzeliwuje, no właśnie, z bombę taką ze smołą. E, płynny pocisk e, na ścieżkę, którą będą szli wrogowie, bądź idą już wrogowie. E, I po uderzeniu w ziemię tego pocisku tworzy się kałuża smoły, która oczywiście spowalnia znacząco wrogie jednostki, które na nie nadepną. Także tutaj bohater jest takim e, bohaterem trochę taktycznym można by powiedzieć, spowalnia oddziały wroga e, przygotowuje też obronę e, dobrze, tak to można określić, może zrobić, rozstawić pole minowe, może też właśnie spowolnić przeciwników tą smołą, dzięki czemu ułatwi sojuszniczym łucznikom bądź muszkieterom e, robotę i, no i stanowi naprawdę dobre wsparcie na polu bitwy E, posiadając takie zdolności, posiadając taki zaawansowany, dość jak na krainę fantazy, sprzęt też nie oszukujmy się. Krasnody słynęły właśnie z różnych wynalazków. No, odcinek o krasnodach też kiedyś będzie, także tam pewnie więcej powiem. No, ale w Kingdom Rush Vengeance szczególnie mogliśmy zobaczyć e, te różne umiejętności, takie techniczne, krasnodów i technologiczne. E, no, ale tutaj też mamy różne takie wynalazki przydatne e, i dość potężne, jak widzimy. No i przejdźmy do historii, która no, nie jest zbyt długa. Jeśli chodzi o, o historię, no to nie wiemy skąd przybył Bolin, e, skąd też ten przydomek jego się wziął, e, co się nim, z nim działo dawniej. E, bohater zupełnie nie ma jakiejkolwiek historii. E, jedyną wzmiankę, jaką o nim znajdziemy, to to, że jest tak opisywany, że grzmoty i błyskawice nie mają nic wspólnego z tym strzelem dziesiątkę. Wypuść grad pocisków i spraw, by bali się tam, gdzie stąpają z arsenałem min. No czyli tutaj jest po prostu tylko w tej encyklopedii w lore, opis zdolności bohatera, że e, strzela on pociskami, bo ma strzelbę. E, że rozstawia miny, ma arsenał różnych takich, właśnie, min, bomb, dzięki czemu wrogowie muszą się go bać, tak, patrzeć na to, jak, jak idą, po czym stąpają. I że no, te strzały, pewnie z tej strzelby, to nawiązanie do ich odgłosów że niczym grzmoty i błyskawice. Natomiast. No to tylko tyle jest, praktycznie tyle co nic. Eee, Także nie mamy zbytnio informacji na temat tego bohatera. Eee, nie wiemy właśnie skąd przybył. No prawdopodobnie przybył z tego królestwa krasnoludów, które podbija eee, w Kingdom Rush Vengeance Weznan. Eee, to jest raczej eee, prawdopodobne i możemy to określić, że stamtąd przybył do Lineri. Eee, Natomiast reszta informacji, czym się parał w przeszłości, e, czy od zawsze był po stronie królestwa króla Denasa itd., tak dalej, tak dalej tego nie wiemy. Z kim się przyjaźnił też nie mamy takich informacji, także no, praktycznie nic nie, nie udało się znaleźć na temat tego bohatera, e, a szkoda. E, no, ale z niektórymi bohaterami, jak mogliśmy zauważyć, tak jest, że... Mają nawet i ciekawe zdolności, wyglądają też ciekawie, a historii zero, nie ma żadnego backstory. No też może no nie da się też do każdego bohatera tak dobrze opisać. Może też twórcy do niektórych bohaterów nie chcieli jakoś bardzo rozbudować, bo nie widzieli może też sensu, yy, nie było takiej potrzeby. No, no nie wiemy tego. No i przejdźmy do ostatniej części naszego materiału, czyli do ciekawostek. I wszystkie nawiązują w sumie do kwestii wypowiadanej przez naszego bohatera. Pierwsza to I never miss i jest to kwestia wypowiedziana przez Elwraja w filmie Greenhouse Planet. I patrząc w sumie na charakter naszego bohatera, na jego zdolności, myślę, że to I never miss. To słowo miss może nawiązywać do chybienia, a nie... Mm, do innych rzeczy, no bo chybić, tak, w sensie, że e, niecelnie trafić, e, to by miało wtedy największy sens. Kolejna kwestia z kolei nawiązuje do bardzo słynnego, no i znanego, chyba przez e, każdego, znanej właściwie serii Terminator e, z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej, a ta akurat nawiązuje. Do, Dokładnie do drugiej części, drugiej odsłony, Dzień Sądu e, w angielskiej wersji językowej, Judgment Day, e, gdzie bohater wypowiada słowa Asta la vista e, I tak samo, właśnie Bolin e, też ma kwestię swoją, której mówi Asta vista e, co po prostu oznacza po hiszpańsku e, do zobaczenia później, tak? coś w tym stylu. No ale to każdy raczej kojarzy tą hiszpańską wersję I też każdy kojarzy na pewno ten film z Arnoldem Schwarzeneggerem No to prawdziwa klasyka kina, także myślę, że raczej każdy to kojarzy Kolejna kwestia również nawiązuje do klasyki Oh no, do you feel lucky punk? Czyli w sumie na polski możemy tłumaczyć to Czy czujesz się szczęśliwy punku? I jest to kwestia wypowiedziana przez Harego Kalahana, w którego wcielał się legendarny Clint Eastwood. No, to, w czym grał, to oczywiście brudne Harry. Też pełne, pełna kwestia, jak wypowiada ten bohater, jest zdecydowanie bardziej rozbudowana niż tylko to jedno zdanie, do którego ogranicza się bolin. Natomiast jest to nawiązanie właśnie do Harego Kalahana z Brudnego Harego. Kolejna ciekawostka właśnie nawiązuje do tego, jaki ras jest Bolin, ponieważ sugeruje, że może być on odniesieniem do krasnoludzkiego snajpera w Dota 1 i Dota 2. Z kolei przedostatnia ciekawostka dotyczy samego imienia tej postaci, ponieważ Bolin jest to odniesienie do konta z Steam Juana Andresa o tej samej właśnie nazwie, który jest pracownikiem Ironhide Studio. E, także to już kolejne w sumie w serii nawiązanie do pracownika e, bądź jakiegoś, jakiejś innej osoby powiązanej ze studiem Ironhide, bo już kilka nazw było powiązanych właśnie e, z jakąś osobą związaną ze studiem, także e, też ciekawe. No, i przejdźmy do ostatniej już ciekawostki. Imię Bolin jest bardzo podobne do imienia Balin, czyli do imienia jednego z krastoludów z kompanii Torina, z Hobbita, autorstwa Tolkiena oczywiście. No i tutaj przedstawiłem właśnie filmową wersję Balina, bo film może nie jest akurat więcej osób kojarzyć i sobie wyobrażać tego bohatera tak jak został przedstawiony w filmie no w filmie mamy wiele niezgodności z książką e, no ale chodzi o, ogólnie o samo przedstawienie, że to jest właśnie ten bohater e, ten krasnolud no Bolin, Balin bardzo podobne imiona więc obaj są krasnoludami e, natomiast tylko te dwie cechy, że podobne imię i ta sama rasa to jest to, co mają wspólnego, natomiast we wszystkim innym zdecydowanie się różnią ci bohaterowie, ale mimo wszystko mogło być takie odniesienie do Hobbita, no bo właśnie w Kingdomie, jak wiemy, tych odniesień mamy od groma i jest to bardzo możliwe. No i co, i w tym odcinku to było na tyle. E tak tutaj właśnie może na koniec się lekko zaplątałem, bo tak się zastanawiałem, czy z tego brudnego Harego to całą całą kwestię przytaczać, która jest naprawdę bardzo rozbudowana, ale zdecydowałem się, że jednak nie. No chyba, że ktoś jest zainteresowany, to wtedy mogę to umieścić w komentarzu, w wersji i angielskiej, i polskiej, bo mam taką możliwość natomiast co do reszty materiału to by było raczej na tyle e, także mam nadzieję, że wam się spodobał no szczerze mówiąc e, dla mnie Bolin nie jest jakimś ciekawym bohaterem Okej. Okay. fajnie tutaj prezentuje krasnoludzką technologię, postęp technologiczny krasnoludów ale nic poza tym jakoś nie przekonuje mnie on do siebie e, uważam go trochę za nudnego bohatera i słabego znaczy, nie mówię tutaj o aspektach gry, ale ogólnie takich całokształtowo, że w lore też. Eee, tak Często się dzielę opinią, jak jakiś bohater jest moim zdaniem bardzo ciekawy, bądź nie, to też to mówię. Eee, pod koniec kilka tam też, jak jakiś bohater jest jednym z moich ulubionych, również o tym mówię. Eee, natomiast jeśli chodzi o Bolina, eee, nie trafia ten bohater po prostu do mnie i tyle. Eee, no, znaczy, czy też napisać, oczywiście, swoje zdanie w komentarzu. Chętnie eee, przeczytam, no ale moim zdaniem uważam, że Bolin nie jest jakimś takim specjalnym bohaterem. Eee, także to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie mnie, za obejrzenie tego materiału. Także trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć!